dobrze. Nie zlaguję. No ja też mam. Dobrze, dobrze. W takim razie cześć, jestem CTSG, ze mną jest Esu. Cześć. Esu w ogóle się dzisiaj wystroił pod mojego Gnata. Nie, pod twoje ubranie, sam jesteś fioletowy. Tak? Aha, ale mój Gnat też jest. Ja jestem dzisiaj bardzo steamowany. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w tej samej lokacji, w której rozstaliśmy się ostatnio, w której mamy tego questa dziwnego, którego nie potrafiliśmy skończyć. Na szczęście, zgodnie z zapowiedziami, zapoznaliśmy się z poradnikami w necie i wiemy, jak tego questa dla was wykonać. On jest stosunkowo trudny i byłby bardzo czasochłonny, jeśli robilibyśmy to bez solucji. Jak widzicie, tu już w ogóle leżą przedmioty, bo my tutaj wcześniej się troszkę męczyliśmy z lagami i nagrywamy po prostu jeszcze raz od początku tej lokacji. I pierwszy przełącznik, pierwsza wskazówka kieruje nas pod te mosty zatopione, tak jak zresztą myśleliśmy. Mieliśmy rację, że faktycznie chodzi o te podtopione mosty. Co ta no? Zgadzam się. No dobrze, cieszę się. Tak mówisz, jakbyś to trochę ironizował. Fuck, jest szy... Nie to! Fuck. Pieprzyć tę kupę, powiedziałeś tak w wolnym tłumaczeniu. Tak, nie wiem, niepokojące to. A ja jeszcze raz chciałbym przeglądać. Przeprosić tych, którzy oglądają u mnie za słabą jakość głosu u Kamila. A co, jeszcze się nie naprawiło? Nie. Zresztą mam tak samo, ale przynajmniej teraz nie laguję i wlazłem do gry. No to dobrze, bo właśnie mam dzisiaj kurczę spore problemy z netem. Tak, albo on, albo ja, albo both. Albo both, dokładnie, bo to... Obie strony zdają no, się ci nie nawet. No, to pierwszej wskazówki. Pierwsza wskazówka znajduje się tutaj pod mostem, tu powinna być. Jest, jest faktycznie przełącznik. Jest, należy, ale fajnie. Należy go przełączyć na dół. I mamy pierwszą wskazówkę wykonaną. Dawaj, dalej. Teraz proszę podążać za mną. Ale uważaj, to volatile są jeszcze. Co są? Volatile krystaliski. Ale to je chyba olejemy, co? Chyba, że chcesz się z nimi lać, naprawdę. Idę mu wpierdolić. Dobra, padł. Wow! Wow, wow, z kwasu mnie wyjmij. Spoko, idę już, biegnę. Idę już, biegnę. Cieszę się, bo ja tu patrzę, ja jak też sobie wieżyczka radzi. Oj, nie chwal się, chwali piętro. Swoją wieżyczką. I pieniądza zbieram, o, ale będę miał pieniądza dużo, dużo pieniądza. Wow, 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 co, jakie tu efekty w ogóle są. I po nogach. Coś nastaje z góry chyba, słuchaj. Tutaj jest cwaniak. Co tu się dzieje? Adult Warkid, no. Te Warkidy są tak niesamowicie mocne już teraz. Tak. Kuźwa, hitenowe kutasy. Dobra. Dobra, i nie rozwalaj beczki we mnie. I chodź, i zapraszam tutaj, tędy teraz przeskoczymy na drugą stronę. Kurwa, ja tu zawsze w kwas wpadam, nie? Zawsze, zawsze jest to samo. Jaki retard. Co to? A, napierdziela. Ło, ładnie, to było ładne. No. Szacun. Okej, i druga lokacja będzie zaraz gdzieś chyba tutaj. No nie, olewamy ich, biegniemy, spierdalamy, bo ich jest za dużo, z nimi nie ma sensu się w ogóle lać. Tak, tak, biegnij. Na pełnej kurwie biegnij. Wbiegamy tutaj do magazynu. Zaraz tu coś dużego wyskoczy, pewnie ten ognisty. Aha, to ma być ten magazyn, ja myślałem, że to jakieś gniazdo. No to bo co tu jest, kurde, zarośnięte tymi gniazdami, tak? I tutaj sobie skręcamy w prawo, idziemy aż do samego końca. Tak, i musimy wam się przyznać, nie wiem czy to już mówiłeś, bo trochę cię bzyczało. No. O tym, że faktycznie obeznaliśmy się w tym zadaniu, żeby nie biegać godzinę po mapie. Tak, tak, tak. I tu jest drugi przełącznik. Obejrzeliśmy po prostu poradnik wideo, jak to zadanie wykonać, no to naprawdę jest stosunkowo trudne. Zobacz, to jest duża skrzynia w ogóle, a nie, no dobra, zwykła, średnia skrzynia. Chodź, chodź, chodź. Wybiegamy stąd. Spoko. Ty tam naokoło polazłeś, da się, tak? Jak się da, to... No, wow, 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 i zaraz wow. Tutaj będzie ten czerwony skurwiel. No. Ognisty, który tak nam wpieprzył pod koniec ostatniego odcinka. Nie cierpię go. I fucking hate him! Chodź. Dobra, już, już, już biegnę i czekaj, czekaj. Ja się teraz muszę zastanowić, gdzie jest trzeci przełącznik. A, wiem gdzie jest, dobra. Biegniemy prosto, niestety będziemy musieli się natknąć na wielkiego ognistego skurwiela. Zostawiamy go? Nie wiem, czy damy radę go zostawić. Już nam się tu coś zaraz... Już, już po nas, już. A nie, już. To jest zwykły. Tak, i tysiąc innych. Spoko, jeśli ja to będzie nie sam... Ja mam tarczę jak coś. No ja też nie, dobra, spierdlamy. Tak. O Boże.
Może wieżyczka sobie troszeczkę poradzi chociaż. Kuźba, co? Wow, what the fuck? Ty, pomóż mi. What the fuck się dzieje? Czekaj, nie zabijmy go, nie zabijmy go. Żyjesz? Nie, zabierzmy chyba. Ty, tam pomóż, z tyłu. Pomóż. No, naciskam, kurwa, naciskałem, bez kitu, naciskałem. Dobra. Kurde mać, pierdolony skurczysyn. Próbuję cię podnieść, ale mnie jadą w pupę. Fuck! Nienawidzę tego poziomu, naprawdę. Jest tragiczny, co? Tak, bardzo. Dobra. Pomóż. No kurwa, próbuję, ale się nie da oczywiście. Dobra, okay, udało się. Chodź, zostawiamy, to idziemy. Idziemy. Tu jest ta wywrotka śmieszna, czyli to jest dobry znak. A tu była winda gdzieś, wiesz? Tam po lewej. Tak, ja wiem, kojarzę lokację. Rzucę wieżyczkę znowu i tutaj biegniemy, tu będzie kolejny przełącznik. Aha, okej, okay. I to jest ten Indiger's Shadow, tak? Nie, to jest... A może? Tak, Indiger's Shadow. A, jaki ukryty. Tutaj tak, i lecimy tak. Dalej. Lecimy dalej, teraz musimy jasne. Wejść do takiego małego pomieszczenia. W sumie bym rzucił okiem na mapę. Patrzę. Okej, okay, to jest tutaj. Ty tego pewnie nie widzisz. O, widzisz, ja oznaczyłem to na mapie. Być może będziesz to widział. Dobra, biegniemy, mam to też. Mam dość. To chodź tędy. Nie strzelaj, a zresztą. Czemu? Co? Nie wiem, żebyśmy biegli po prostu, bo ich tu jest bardzo za dużo. Biegnę, tam czasem nacisnę spust i tyle. Kurwa, to jest straszna lokacja, naprawdę. To się... No, potworna jest, najgorsze jest to, że one się spawnują, naprawdę. Za każdym razem, kiedy się tu wejdzie. I autentycznie tutaj czuć, że się skalują, nie? Tutaj czuć, że się robi coraz trudniej. Dobra, tu... Oh, fuck, cześć. No, jak się do ciebie toczą. Chodź, wbiegamy do środka, tu są drzwi. What the fuck? Okej. Ty, on za tobą wleciał. No, otwórz mi drzwi! No, są otwarte. Są otwarte, nie panikuj. Dobra, są. Okej. Okay. I tutaj pamiętasz ten krwawy pokój z tymi ciałami rozrzuconymi krwią, rozlaną i tak dalej. I tu jest czwarty przełącznik. Wow, ciekawe gdzie jest. I tym samym zebraliśmy wszystkie rzeczy, jakie były potrzebne i możemy udać się do windy. W ogóle teraz już nam się oznaczyło to na mapie. A, jak mi miło. No. Winda będzie teraz aktywna. Ale tędy musimy wyjść, naprawdę? Nie, którędykolwiek. Ale ten jest najszybciej, tak, sorry, ale ten jest najszybciej. Dobra, uwaga, biegniemy. O kurwa, jak tu ich dużo. A chodź go zabijemy, on jest jakiś fajny. Spider and Knight? No, chodź go pobijemy. W oddech musisz mu walić. Wiem, spoko, jestem w tym doświadczony. Jesteś co, w tym doświadczony? Tak, spoko, naprawdę, doskonale wiem co robię. I po nim. Mało ekspadał, powiem szczerze. Myślałem, że troszkę więcej będzie. Ło, co to jest? No ja tam snajp jest. O, ale mu się coś odpadło. Tasik mu odpadł. Co się właśnie dzieje tam przy tobie? A, poisonu Spider-Man, Boże. Dobra. Ja muszę pozbierać. Tu przy tobie coś się dzieje. Ło! Już. Takie bydle. No, okej. Uspokoiły się tak jak gdyby. Jak gdyby tak. Wow, walisz z tego? Z jakiejś strzelby? Tak. Tylko oni są kurde na to odporni, chyba troszkę pistoletem ponawalam. Nie, pistolet też się zjebał. Nie mogę się nauczyć na co na przykład używać na kwasowych wojowników, a ognistych. Wiem, że kwasy to piątek. Się używa na te, no, meneli. O, jest jeszcze ten duży, uważaj. Wiem. Dobra, na niego w sumie też strzelba była całkiem okej. On sobie z nadkwasotą nie radzi. O, i krytyk poszedł, pięknie. Pięknie, lecimy. Kuźba, skończą się kiedyś? Kiedyś na pewno. Spoko, ich już tam dużo nie ma. Ja co? Uciekam stąd. Ja uciekłem. Najgorszy jestem przyciągający, kurwa, jeszcze... Wiesz, no co jest tragiczne? Tak, on jest taki irytujący. Out of ammo. Spróbuję cię podnieść, zwal do niego. Zwal do niego? Fab to this? Poważnie, Esu. Bardzo niego. Nie, sorry, ale chyba troszkę przeliczyłeś mnie. Dlaczego? Ja wierzę w twoje siły. Doceniam to, naprawdę. Doceniam też. Jestem poruszony. Okej, okay, wieżyczka do kieszeni i lecimy do windy. Czekaj na mnie. Masz niezłą kieszeń. O, tam są. Imponuje te... ci? Dawaj, wiądra, fal wiądra. W tym też jestem dobry. Rady Esa.
No biegnij. Fuck. Patrz, jestem kierowcą śmieciarki. Chodź na windę. Zanim przyjdą, bo już lecą. God, dobra. Uruchamiaj! Dobiegnę! Dobrze, chodź. Lecimy. Ja, tylko ja nie wiem, co tam na górze będzie, bo ja końcówki filmiku nie obejrzałem. No nie byliśmy, to dobrze, nie obejrzałeś. Może nas tam coś jeszcze zaskoczyć, nie? What the fuck, widziałeś? Jaki skok! Wskoczył prawie. Jesteśmy. Jest ten wciągacz na dole. Ale jak mu wrzucę... Nie rzucam granata, szkoda mi granatów. Skaczmy robaczki. Coś tam się giba w tej... Coś tu się wszędzie giba. Ja się giba. Zbugowałem. Miałem mikrolaga. Był wolny w tę czerwoną dupę. To zapamięta. No przeładuj, the fuck. To ich jest dużo, dude. Widzę. Wierz mi, że widzę. Kuźwa. Suki się tak laguje. Co ja robię u ciebie w filmie, bo u mnie się... Esu, nie widzę chwilowo. Wszyscy lagują i w ogóle. Wszystko jest okej? Nie, w sumie nie. Okej. To dobrze. Czekaj, myślę, czym go tu kurwa tym go sprzątnę, a co? Tak sobie będę. Akurat mam troszeczkę amunicji jeszcze. Zakopał się, nie zakopał się. Tu jest ten, królowa. Level 30! Dobra, ten padł. Trudno jest ich w tą dupę przywalić. Ja mimo, że tu jestem... W ogóle trudno z nimi walczyć. Spoko, już jesteśmy przy naszej nagrodzie. Zaraz wszystko naprawdę nam się zwróci. O kuźwa, z tyłu nas robią, z każdej strony po prostu. Z tyłu nawet ja to sprzątam, spoko. Dude, nawet z powietrza. Co nawet z powietrza? Nawet z powietrza nas walą. Bo te latające warkidy, nie? Z każdej strony, z ziemi, z powietrza, jeszcze z podziemi. Ale zobacz, się uspokoiło troszeczkę, ja podnoszę amunicję, zaraz będzie dobrze, nie panikuj. Zdecydowanie polałem wczorajszy odcinek. Mówisz? Mi się wczorajszy no. się bardzo nie podobał. Tutaj po prostu... Kurwa, więcej ja jest, się, ja się po prostu męczę w tej lokacji. Co to jest? Co tam jest? No, chodź, zobaczysz. Boss? Nie, co ty? No, spoko. Potwory. Kurwa, co tu się dzieje? Tu jest wszędzie kwas. Dawajcie. Kurwa, ta moja suszareczka już jest taka słabiutka, a była taka fajna. Ale co takiego? Pistolet ten mój, który tak trzymałem od dawien dawna. 30 level mi wbił właśnie. No, mi już tak momencik temu. Aha, wow, bo właśnie, bo z góry, zaraz bada spod, zaraz piecznie. Kurwa. Nie. Czekaj. Się wykryć. No i teraz będzie fajnie. To miłej walki. Spierdalaj, je do mnie poszedł. One, kurde, czemu one w sumie dobrze działają? Znaczy, czemu dobrze sobie z nimi radzę kwasem? Tego nie rozumiem. Czekaj, zanim się podniosę, to troszeczkę spróbuję... Nie działają na bot. Okej. Już jest dobrze. Ale to się... Jaku ty masz kuźwa lufę, masz... Trójdubeltówkę, czy jak się to nazywa. Śliczne, prawda? No. Pieniądze! Fajne. Amunicja! Nagrody! Czekaj, tu jest więcej amunicji. Co ty tak wyrzuciłeś? Co to było? Ja wyrzucam po prostu, jak przeładowuję. Tak samo jak, no, tak samo jak ty miałeś wcześniej. I tu też więcej ammo. Okej. Śmieci. I Treasure Coast jest tutaj. Zapraszam. Czekaj. Dobra, ten był sła... O, kurwa, zlagowało mnie. Co? Już znaliśmy ten, treasure. W zasadzie jest tutaj pośrodku. To czekaj, najpierw pozabijaj. No, dokładnie. Bo to nie wiadomo, co się stanie. Dobra. Kwaś mnie tu, kurwa, wszystko strasznie. Ładny lag, dziękuję. Tak, to żyjesz? Tak. Lagował mnie. Spoko. W ogóle to jest pierwszy raz w ogóle, kiedy laguje mnie w takiej rozgrywce koopowej.
Ja tu cały czas się kwaszę, nie? Jestem po prostu non-topes skwaszony. No tak, ja też, znaczy kryz kolorowo. No, ślicznie. Niebezpiecznie i ślicznie. Sprawdzamy? Czekaj, czysto? Czysto, sprawdzamy. Dobra, sprawdźmy. Co takiego ten? Skrzynia. Jest, sprawdźmy coś w środku. Mogłyby być, nie wiem, zwłoki dzieci. Jakieś tarcze widzę. Tu jest coś. Co to było to fioletowe, powiedz? Tarcza chyba. Ile? I tutaj też jakaś tarcza, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Ja wyrzucę śmieci tylko. Kustomizacja. Całkiem ładny pistolecik. W sumie mógłbym go nawet spróbować używać, bo mój chyba... Czekaj, muszę zobaczyć, bratasz. Gdzie jest mój pistolet? Mój pistolet... Właśnie, o Jezu. Adult warki wali jeszcze do nas. To nie jest fajne. Nie lubię, jak do mnie adulty w Arkady walą, jak przeglądam ekwipunek. Czekaj. Ja się pomóż mi, Kamil! No już, czekaj. Kurwa, co ja podniosłem? Jak tam sobie radzisz? Wszystko w porządeczku? Średnio. Słuchaj, to był granat. Jak się dobra, wbrybia, mam ładny granat. Strzelać. Dobra, okej, już zbity jak pies. Cieszę się. Wyrzuciłem tutaj, wziąłeś to niebieskie? Tak, nie wiem co to było. Było niebieskie, to wziąłem. Tak, ja ci to wyrzuciłem, to jest dla komandera Sheparda, nie? Dla komandora jakiegoś. Okej, dobrze, bo ja w sumie te jakieś tam class mode mam mega stare i słabe. Okej, 1900, śmieci. To się sprzeda. Same zielone. O, jest jakiś pistolet, Close Quarters Dalminator. Pistolet 600 zajmuje. Assault Rifle, ale tak w sumie nie średnio z tymi assaultami. Ja na razie chyba zostanę przy tym, co mam. Mam w sumie dwa bardzo podobne. Mam kurde jeden fajny, ale dla syreny niestety. Co ty tam znowu robisz, Elgarocki? Pomóż mi. A weź ty się odlaguj, chłopaku. Jeszcze mnie lagujesz. Już żyjesz? Mnie też lagowało. No, tylko że ty tak w ogóle nie było cię słychać na Skype'ie. Co? Nie było cię słychać na Skype'ie. Esu, wiesz co, ja myślę, że nasze dzisiejsze problemy techniczne powinny w tym momencie zostać urwane. Tak, i zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, skończymy dzisiejszy odcinek, resztę nagramy sobie przy okazji innej, kiedy będzie wszystko działać poprawnie. Tak, co ty na to? Działać poprawnie, no. No, dobra, także sorry, mi się pisze za króciutki w sumie odcinek. Ale sami widzicie, co się dzieje. To nie są zbyt dobre warunki do grania, a szczególnie nie do nagrywania serii. Tak, tak. No, ale nie bójcie się, wrócimy jutro z kolejnym odcinkiem. Tak jest. No to do zobaczenia wszystkim, do usłyszenia i pozdrawiam. Pa, pa. Cześć.